się zaraz na mnie obrazić, ale ja jestem twoim widzem i ja mam prawo wiedzieć, bo tak. Bo ty mówisz, że ty od czasu terapii, jak wróciłeś, nie byłeś ani razu wąchać, tak? Te rozpuszczalnika, tak? A Pato wrzucił teraz filmiki, jak cię nakrył i wrzucił z datą i tak dalej w tym. A ty mówisz, że ty w hotelu byłeś, a ty byłeś w lesie wtedy. Wszystko jest w internecie. Dlaczego nam kłamiesz non-stop widzą? Ja z lasu wyszedłem i sam raz poszedłem do parku, bo to w parku było, na takim drzewie i on po prostu podeszedł, bo on dzwoni do mnie, gdzie ty jesteś i ja ci do domu odwiozę. No tak, ale co ty tam, on pokazywał, jak ty miałeś siatkę w ręce i pełno butelek po rozpuszczalniku, jak wąchałeś. Nie, jak to było ten napój pisiaki, to mam taki napój jabłkowy. A Hortex? Taki duży. Tak. No to po co ty ten napój tam wlewałeś wtedy? A to było specjalne to takie robione. No ale Pato mówi, że to nie było specjalnie, bo on nagrał filmik, gdzie mówi, że ty tam wąchałeś. Nie, jak on później szedł za mną i nagrywał mnie, mówi, o fajne buty, wszystko i czysty, cały ten, ja mówię, później do niego mówiłem, a ja byłem gdzie indziej, po prostu, a tutaj po prostu wysiadłem MP-kiem i bo jeszcze było za wcześnie, bo to było chyba przed ślubą. Czyli major, czyli możesz nam widzom potwierdzić, że od czasu terapii ani razu nie wąchałeś nitro rozpuszczalnika? To prawda? Tak. Ani razu? Ani razu nawet piwa jeszcze nie wypiłem. Jakbym miał ochotę, to bym poszedł... Dobrze, o piwo to ja wiem, że nie piłeś. Czyli potwierdzasz, przysięgasz, że nigdy nie wąchałeś rozpuszczalnika, tak? Tak. Okej, okay, dobra, dziękuję ci bardzo. A Krzysztof może to potwierdzić? Że nie przyszedłeś zabrudzony, zaśmierdzony do domu? Na przykład? Nie, o poszedł. Nawet niedawno otwierał bramkę, bo klucze dorabiał. No. I nie dorobił takiego klucza do bramki, tylko po prostu te i powiedział, o, mówi, o, samego rana popatrzył się, mówi, o, kurwa, pierwszy raz, kurwa, czy przyszedłeś? Major, to wtedy tak, to ja cię poproszę, zapytaj się pana Kononowicza. Krzysiu, czy od czasu zakończenia mojej terapii chociaż raz wąchałem rozpuszczalnik, to ci uwierzę. A dobra, on poszedł do łazienki. Aha, no to jak wróci wtedy. I mogę w internet wrzucić, bo widzowie nie wierzą dla ciebie, że ty nie wąchałeś. O, no właśnie, Krzysiek, o, słyszysz? Będziesz to nagrywasz, tak? No nagrywam. Bo chcę udowodnić wszystkim. A ostatnio jak przyszedłem, co w tej kurce, co po prostu ten klucz nie pasował do bramki, czy po prostu byłem nawąchany, czy byłem po prostu jakiś brudny. Cały ten sam powiedziałeś, że zdziwiłeś się, że czysty i wszystko elegancko, że wyglądasz. Daj telefon. Co powiedz? Halo? Panie Krzysztofie, halo? Czy od czasu zakończenia majora terapii major chociaż raz poszedł się nawąchać rozpuszczalnika do lasu? Proszę pana, powiem tak. Ciężko mówić i ciężko oddychać. Proszę pana. Ale ja się pytam, bo major twierdzi, że nie. Ale proszę pana, chcę odpowiedzieć tak. Że cicho. Ostatnio przyszedł. Tak. Z miasta. Tak. Czyściutki. Nie naprawdę. Ale czy od czasu skończenia terapii, od czasu powrotu do Białego Stoku przyszedł chociaż raz nawąchany rozpuszczalnikiem? Panie Krzysztofie, prosimy o odpowiedź, my widzowie, błagamy pana. Słucham. Proszę dzwonić w miejscu, powiem całą prawdę. Ale pan powie prawdę przy nim, czemu się pan boi? Proszę pana, no nie przychodził. Nie przychodził, powiem. Czyli jest trzeźwy i to widzowie kłamią i filmy też kłamią, tak? W internecie, które są? Proszę pana, są tak ludzie, powiem, że nagrywają młodzież, a żeby mścić się na mnie, na majorze i tak dalej. Przerabiają filmy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nieprawda, tak? To jest nieprawda. Można jeszcze majora poprosić? Proszę. Czyli Krzysztof potwierdza, że to nieprawda, że był jakikolwiek rozpuszczalnik wąchany, a ja to mogę opublikować w internecie wtedy? Na pewnie. A słuchaj, panie majorze, jeszcze pytaneczko. Jak pan myśli, to Meksikano to wszystko robi? Tak specjalnie każe nagrywać, żeby się zgadzały wyświetlenia? Tak, bo on... No, Krzysia nagrywa, cały ten, nabija mu kasę, się śmieje z niego, niech mu daje.
pieniądze. A Meksykanom mu nic nie daje, tak? Nic. Co mu daje? Przyniesie mu kolę, czy jakieś inne rzeczy, po prostu, czy jedne mleko. Ostatnio przyniósł, też widziałem, co nagrywał. To po prostu ja, jestem ponad tydzień czasu, to chociaż dałem mu 250 zł na zakupy. Aha, no i bardzo dobrze. Czyli co, Meksykano tylko kasy nabija na panu Kononowiczu? No chyba tak, ja nie wiem. Ja tutaj nie było mi tyle czasu, ja byłem na terapii. Majorku, jeszcze ostateczne pytanie. Monika, kłamie w filmach, czy ma w 100% rację, czy ma rację i kłamie? Słucham wypowiedzi. A Monika to kłamie, ona wymyśla, nie wiadomo co, ona chciała, tak, chciała, żebym ja wynajął w innym miejscu, zamieszkał i po prostu płacił i po prostu nagrywał razem z nią jakieś momenty i żeby po prostu mieć, bawić się. Ona bawiła się, temu obraża mnie, bo ona się bawiła mną. Aha, czyli co, proszę jeszcze jedno pytaneczko, nie? Wtedy, jak pan nagrywał filmik, panie majorze, i pan tam płakał w tym filmiku, słychać było ze ściany ewidentne głosy stękania. Proszę się wypowiedzieć na ten temat, to prawda. To nie było stękanie, ja wiem, ja widziałem ten film, no. Ja po prostu, on ten z Bartkiem pojechała kota zawieść. No. No, ja na rzecz, jak on to się mówi, no. Do lekarza. No. I po prostu nie było i ona 2 godziny spali na klatce. No. Ja później nagrywałem, że ona odczuła, jak ja byłem kiedyś bezdomny. A, rozumiem. I po prostu, i temu to ja po prostu, ja się wkurzyłem, bo powiedziałem, a po co ona ogółem mnie tam ściągnęła, żeby mi dokuczać, całe to wszystko robić i po prostu powąchałem się. A ich nie było. Panie majorze... Telewizor może grał. Dobrze, aha, rozumiem. A jeszcze jedno pytaneczko mam, czy rozumiesz, bo ty pojechałeś do tego Białegostoku, tak? Bo pan pojechał do Białegostoku. Nie, do Białegostoku, przepraszam, do Krakowa. I czy Monika dawała panu jednoznaczne insynuacje typu, jak ty pójdziesz na odwyk, to ja z tobą będę i później cię oszukała i sobie gacha przygarnęła. Tak to było? O, tak to było właśnie, czyli, dobrze pan powiedział. Czyli cię powiedziała ci, że z tobą będzie, no, będzie się z tobą ogółem całe te kochać i tak dalej i gacha wywali za drzwi, a jak ty byłeś na odwyku, chciałeś się dla niej wyleczyć, to ona sobie zagarnęła gacha, to prawda? Proszę się wypowiedzieć. Tak, to tak było właśnie, no, powiedziałeś. Czyli oszukała pana po prostu, powiedzmy, że pan się tak zauroczył w niej, liczył na coś więcej niż no tylko właśnie, przyjaźń. No. Kierowała całe te pod mieszkaniu, kurwa, w skrypkach chodziło, w majtkach, prawie całe nago i kręciła. Ja mówiłem, a co ty masz, kurwa, starą, kurwa, zmarszczoną dupę, kurwa, co mi ty pokazujesz, myślisz, ja nigdy w życiu dupy, kurwa, nie widziałem? Jak krzyczała na mnie, kurwa, ja cię pierdolę. Ale widziałeś, że coś tam za ściany się działo z tym Bartkiem, czy nie? Czy jedno, wiesz, jak nie, ty... nie było wtedy ich. A to... Ja nagrywałem w pokoju, tam gdzie... Ale spał, ogólnie tam, jak... Spał, no? Jak a, byłeś w domu, to Bartek... Spał, no? A Bartek spał na materacu tam koło niej. Nawet do łóżka się nie zbliżał. A myślisz, majorku, panie majorku, że on tak cichaczem do niej podchodził, jak ty spałeś? Było tak, czy nie? Powiedz szczerze. A chuj mnie obchodzi, to kurwa stara dupa, kurwa, zjechana już. A, dobra. To dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Będziemy w kontakcie dobra, wtedy, dobra? Dobra, hej, no. Na razie. Panie?